Trochę tu wysoko. Nathan, tylko szczerze, jak nasza wyprawa wypada na tle twoich dotychczasowych przygód? Zapytaj mnie, jak będzie po wszystkim. Nie zerwij się, nie zerwij się! Nie zerwałaś. Bosko. Łódź jest na dole. Pan pierwszy, kapitanie. Okej. Wyspa z pomnikiem Avery'ego jest po prawej. Jestem taki podjarany, że... dosłownie ręce mi się trzęsą. Znam to uczucie. Albo po prostu muszę zajarać. A może jedno i drugie. Oto i on. Dan, miał facet ego. Pomnik jest olbrzymi. Lunetę, ale wcale przez nią nie patrzę. Może to my mamy spojrzeć? Wyspa skarbów może się schować. No, chodź. Sam. O, nie, nie. Nie, czyń honory. Nalegam, chodź. Okej. I do góry. No dobra, kapitanie. Co my tu mamy? Jest. No i? Jest wyspa w kształcie czaszki? Mów! Jest wyspa. Bez czaszki. To jest to. Libertalia. Niezły z ciebie optymista, braciszko. Tylko my tu dotarliśmy. Więc liczyłbym na odrobinę więcej entuzjazmu. Może najpierw rozwiążmy sprawę z Alcazarem, dobrze? Chodź. Okej. Okay. Co? Mówię okej. Okay. Nie, już ja dobrze znam to twoje okej. Na pewno coś ukrywasz, cwaniaczku. Czyżby Rafe? No a kto inny? Szlagbet. Muszę zejść z tej plaży.
Sam! Sam, słyszysz mnie? Może jest gdzieś dalej. Jesteś tam? Dzięki Bogu, nasze zapasy. Oczywiście. Pusto. To może oznaczać, że sam. Z drugiej strony nie mam już nic do stracenia. Poza swoim życiem. Gadam sam do siebie. Chyba zacznę wariować. Jezu. Okej. Nic mi nie jest. Niech to. Wytrzymaj. Przetrwasz. Paris Magna, sam. Dalej, gdzie jesteś?
muszę się dostać do tej posępnej góry. Sam, zostań gdzie jesteś. Idę po ciebie. Dobra, teraz górą. O cholera! Trochę bym sobie stąd leciał. Tego się nie spodziewałem. Wow. Gdzie teraz?
Yes. Odświeżający. No hej. Próbowałeś się tam spiąć? W tych butach? To już nie będzie ci potrzebne. Działa. O, cholera! Ej, ty! Widzisz cel? Coś słyszałem. Coś się chyba ruszało tam, przy linii drzew. To gęsta dżungla. Cała się rusza. Nic tam nie widzę. Siamać. Dobra, fałszywy alarm, ale bądźcie ostrożni. Co to? Thank you.
Nie! Okej, którędy teraz? A, co to? Wow, pokręcona historia. Wygląda na to, że załoga Bernsa nie miała więcej szczęścia ode mnie. Nie bez żartów! Nie! O cholera! Prawie cię zastrzeliłem. Sam. Dobrze, że żyjesz. Tak, lewą mnie drasnęli. Dobrze cię widzieć, braciszku. Chodź. Skarb na nas czeka. Czekaj, stary. Co my robimy? W sensie? W sensie, że nasze zapasy są na dnie oceanu. Okej, no to okradniemy armię Nadine. Jaki problem? A no właśnie. Walczymy przeciw armii. Jak na razie dajemy radę. No pewnie, tkwimy na totalnym odludziu. Przecież chcieliśmy tu dotrzeć, pamiętasz? Tak, ale mieliśmy plan ucieczki. Okej, weź posłuchaj. Mam propozycję.
Zejdźmy na dół i zabezpieczmy jakąś łajbę. Łajba zaczeka. Wiesz, co tu robimy, Nathan? Odkupujemy moje życie. Okej, dlatego teraz wejdziemy sobie do tej dżungli i odszukamy Libertalię. Czy ty widziałeś tu choćby ślad pirackiej kolonii? Bo ja ani jednego. Trochę za późno na wątpliwości, nie sądzisz? Nie potrafisz dopuścić ewentualności, że tajna piracka utopia Averiego mogła po prostu nie wypalić? A może daliśmy się ponieść fantazji i powinniśmy ci pomóc w jakiś inny sposób? Przeczeszę tę wyspę cal po calu, jeśli trzeba, aż znajdę ten skarb. Dobra, więc jeśli nie wiesz, co tu właściwie robimy, to wracaj do domu, Nathan. Czekaj, do domu? Żartujesz sobie? Nie rozumiesz, ile dla ciebie poświęciłem? To ja się poświęciłem, okej? Okay? Ostatnie 15 lat mojego życia. To nie ma życia. Z tym nic wspólnego. Ma, i to bardzo dużo. Co? O cholera. Ciągle chcesz do domu? Rozejrzyjmy się tutaj. Tędy. Sam, tutaj. Już idę. Nikogo nie ma w domu. Przydałby się tu lekki remoncik, a? Zdecydowanie, zwłaszcza dachu. Sam, tędy. Dobra, już idę. A nie, jednak nic z tego. Hej, Nathan, tu chyba jest przejście. Idziemy, tędy. Jezu, ile pyłu. Jak dobrze znowu wyprostować nogi. Tak, masz rację. Jest skrzynia, mam pomysł. Zaczynamy. Uwaga! Dobra, wracamy do gry. Musisz to zobaczyć. Co widzisz? Nie ma domów, szeroka ulica. To na pewno jakaś dzielnica handlowa. Tak, dziękuję za wyjaśnienie, Nathan. Powiedz, co widzisz? Chcesz, żebym to powiedział? Bardzo tego chcę. Dobra. Libertalię. Libertalię! Legendarną i zaginioną piracką utopię, odkrytą po 300 latach przez Samuela Drake'a.
I przez jego młodszego, mniej charyzmatycznego brata, który jakoś załapał się na wyprawę. Wiesz, ja czułem, że coś w życiu osiągniesz. Ale wiesz, że to nie jest moje pierwsze odkrycie. Cicho teraz. Podziwiajmy. Od czego zaczynamy? Może od tamtego budynku? O, tego z ogromną wieżą strażniczą? Tak, sprawdźmy, czego tam strzeżono. Jestem za. To jest... Mowę mi odjęło.